Dzisiejsze przesłanie będzie na podstawie pierwszego rozdziału Księgi Rut. I pierwszy rozdział Księgi Rut, myślę, jest taki naprawdę ważny również dzisiaj, w XXI wieku. I myślę, że jest wyzwaniem dla wszystkich mężczyzn w związkach małżeńskich, mianowicie, żeby kochać swoje teściowe, prawda? Księga Rut pokazuje, pierwszy rozdział zwłaszcza, w jaki sposób kochać swoje teściowe. I z drugiej strony pokazuje, jaką być teściową, prawda? Myślę, że w czasach, kiedy nieraz wiele kawałów dowcipów jest na ten temat i myślę, że wszyscy czujemy tą atmosferę, która jest w społeczeństwie właśnie pod tym kątem, tak w tym temacie. Myślę, że jeszcze bardziej możemy się utożsamiać z tym i możemy czerpać pewne wzorce. Ale to będzie pewien, myślę, element, który będzie tak naturalnie wypływał z tego studium. Chciałbym może skupić się jeszcze bardziej na czymś innym. Gdy patrzymy na drugiego człowieka, to przez jakie okulary na niego patrzymy, z jakiej perspektywy na niego patrzymy? Czy nieraz jest tak, że to skąd pochodzi, to jakie miał wcześniejsze doświadczenia, przeżycia, to jaki może jakiś status reprezentuje społeczny, czy to sprawia, że patrzymy na niego w jakiś właśnie konkretny sposób? Albo bardziej przychylny, albo bardziej może zdystansowany? Wydaje mi się, że często tak jest z byłymi więźniami, którzy wychodzą z więzienia, że już mają jakąś naklejkę, jakąś naszywkę. I mimo, że przeżyli szczerą zmianę, nieraz tak, ale zawsze patrzymy na nich z jakimś dystansem, prawda? Nieraz ciężko dać jakiś taki kredyt zaufania, jeżeli byliście w jakichś takich sytuacjach, to nieraz ciężko dać taki kredyt zaufania, żeby, no właśnie, żeby te relacje były takie normalne. Myślę, że tak generalnie znamy historię z Księgi Rut. Czytamy, że w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie, że w czasach, gdy żyli sędziowie, nastał głód w kraju. Czyli Księga Rut jest osadzona w czasie sędziów. Można gdzieś tam upatrywać się w tej narracji Księgi Sędziów, że jest tam właśnie miejsce dla tych wydarzeń. Co prawda nie mamy jakoś bardziej sprecyzowanego właśnie czasu, ale Księga Sędziów też jest tak kilka razy podsumowana. Pamiętacie, jakimi słowami? Że nie było wtedy jeszcze króla i co się działo w narodzie? Każdy robił, co mu się podobało. Każdy robił, co było słuszne w jego oczach i Księga Sędziów pod tym kątem naprawdę jest tragiczna. Tragiczna, kiedy tam są jedne z najbardziej dramatycznych zapisów w całej Biblii. I to w narodzie izraelskim się działy takie rzeczy. I w tym czasie żyła Noemi razem ze swoją rodziną. Właśnie wiemy, że pochodzili z Betlejemu, jak to czytamy w pierwszym wersecie. Nastał głód, to też taka ironia, bo wiemy też, że Betlejem znaczy po hebrajsku dom chleba, prawda? I w domu chleba nie ma chleba, jest głód. To też taka wielka ironia. I wiemy też, że mąż Noemi, Elimelech, z drugiego wersetu dowiadujemy się, że razem z rodziną wybyli właśnie z powodu głodu i zamieszkali na polach moabskich. Tam
synowie za jakiś czas pożenili się i wszystko wydawało się dobrze. Już był chleb, już tam nie było głodu. Zaczęli układać sobie dosyć normalne życie. I w pewnym momencie zaczyna wszystko się psuć. Najpierw umiera mąż Noemi, Elimelech. Później dwóch jej synów i Noemi zostaje tylko ze swoimi synowymi. Czytamy, może przeczytajmy tutaj właśnie w tym kontekście werset 13 i również 21. Może od 12, 12, 13. Noemi mówi do swoich synowych: zawróćcie córki moje i idźcie, gdyż jestem za stara, aby wyjść za mąż, a choćbym nawet pomyślała, że jeszcze jest nadzieja, a nawet choćbym tej nocy wyszła za mąż i od razu urodziła synów, to czy wy czekalibyście, aż dorosną? Czy miałybyście wyrzec się ponownego za mąż pójścia? Nie, córki moje, boć wielką gorycz mam w duszy ze względu na was, że przeciw mnie zwróciła się ręka Pana. I 21, kiedy już wróciła do Betlejemu, Noemi powiedziała tak swoim starym znajomym: bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a Wszechmogący zło mi zgotował? W jaki sposób te wszystkie doświadczenia, trudne doświadczenia, interpretowała Noemi? Podobnie jak Hiob, prawda? To trochę w takim skrócie, taka bardzo podobna historia do historii Hiobowej, że Noemi w jednym momencie wszystko traci i ona patrzy na Boga i tam doszukuje się przyczyny, prawda? Bo ona bardzo, bardzo jest bezpośrednia, tak? Powiedziała: to Pan wystąpił przeciwko mnie, a Wszechmogący zło mi zgotował. W tym 13 wersecie czytamy, że przeciwko mnie zwróciła się ręka Pana. Czyli Noemi w taki sposób przez te doświadczenia patrzyła na Boga, tak, że to Bóg sprowadził na niej te wszystkie nieszczęścia. Dlaczego ona mogła tak myśleć? Czy miała powód do tego, żeby tak myśleć, żeby na Boga zrzucić tą winę? Co Biblia mówi o takich mieszanych małżeństwach? Bo wiemy, że synowie wzięli sobie te moabskie dziewczyny, prawda, za żony. W jaki sposób Biblia wypowiada się na ten temat? Być może właśnie Noemi interpretowała to w taki sposób, że okej, poszliśmy do obcego narodu, poszliśmy do Moabu, tam w jakiś sposób związaliśmy się z tym narodem i może przez to właśnie Boża ręka ciąży na nas, może przez to całe to zło jest w naszym życiu obecne teraz. Być może patrzyła na to z tej perspektywy, że to w zasadzie to jej wina, no i jej męża, że zdecydowali się na taki krok i później, że pozwolili tym swoim synom żenić się za moabskie dziewczyny. No wiecie, ja tak staram się wczuć w tą kobietę, tak? Jak ona mogła patrzeć, skoro widzi, że to Bóg przeciwko niej wystąpił, no to bym sobie pomyślał, być może coś złego zrobiłem. Wiemy, że Hiob zadawał sobie tego typu pytania. On akurat nie był w stanie gdzieś tam doszukać u siebie jakichś uchybień, ale Noemi miała. Kiedy czytamy na przykład Księgę Powtórzonego Prawa, 7 rozdział i 3 werset, to tam czytamy, może przeczytajmy kilka tych wersetów. Księga Powtórzonego Prawa, 7 rozdział, werset 3. Tam, kiedy Izrael miał wstępować do ziemi obiecanej, to Bóg tak powiedział: nie będziesz z nimi zawierał małżeństw, swojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swojego syna. Bardzo konkretne przesłanie, tak? Bardzo konkretne przesłanie. Ale
To też jest ciekawe, nie wiem, czy kiedyś nad tym się zastanawialiście, bo jak czytamy pierwszy werset, to Bóg powiedział, gdy Pan Bóg twój wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie, wypędzisz przed tobą wiele narodów, Chetejczyków, Girgazejczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Perezyjczyków, Hiwijczyków, Jebuzejczyków, 7 narodów liczniejszych i potężniejszych niż ty. I w trzecim wersecie tutaj właśnie Bóg mówi, nie będziesz się z nimi, nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. To jest bardzo ciekawe, bo Bóg miał na myśli konkretne 7 narodów. Bóg miał na myśli konkretne 7 narodów, ale wydaje się, że nie wszystkie. Tak. Precyzował tutaj bardzo dokładnie 7 narodów i tutaj powiedział, nie wolno ci się z nimi w żaden sposób tam bratać. Ale nie ma tutaj Moabitów, prawda? Nie ma Moabitów. Czy ktoś z was pamięta, skąd się w ogóle Moabici wzięli? Z Lota, prawda? Z Lota. No wiemy całą tą sytuację. 2 narody wyszły z tego dziwnego związku, kiedy Lot upity przez swoje córki i wykorzystany, można by tak powiedzieć, później wyszły 2 narody, między innymi Moabici. I tutaj na przykład, kiedy czytamy 2 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, też może otwórzmy 2 rozdział, 9 werset. I tutaj zobaczę zupełnie inne, jakby inny klimat, inne słowa dotyczące Moabitów. Wtedy Pan rzekł do mnie, nie nastawaj na Moabitów i nie wszczynaj z nimi wojny, gdyż nie dam ci z ich ziemi nic w dziedziczne posiadanie, albowiem dałem w dziedziczne posiadanie synom Lota. Czyli zobaczcie, że zupełnie inne przesłanie, tak? Mówi, tamtych masz wyciąć w pień, tych, którzy byli w ziemi kananejskiej, te 7 konkretnych narodów, ale Moabici, już Bóg mówi, absolutnie ty się z nimi nie walcz, omijaj ich, miej do nich pokojowe nastawienie. Również na Edomitów, tak? To również dotyczyło Edomitów. No właśnie, tylko że z Moabitami był pewien problem, bo wiemy, że Moabici swego czasu sami zaczęli nastawać na Izraela. I tutaj, kiedy otwieramy 4 Księgę Mojżeszową, wybaczcie mi, trochę najpierw skoncentrujemy się na tym temacie, żeby to rozwinąć szybko, żeby wyciągnąć pewien wniosek, ale później znowu wrócimy do Księgi Rut, dobra? Czyli tak, czytamy 25 rozdział 4 Mojżeszowej, 1 werset. Gdy Izrael osiadł w Sittim, właśnie tam na granicy Ziemi Obiecanej, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. Prawda? I wiemy, że właśnie Moabitki, czyli późniejsze tam też synowe Rut, no co prawda tam kilkaset lat było odstępu, tak? Ale właśnie z tego samego narodu kobiety zaczęły uwodzić Izraelitów i wiemy, że była później wielka tragedia, werset 17, tam kilka tysięcy, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt, już nie pamiętam, tysięcy Izraelitów przez to zginęło w wyniku pójścia tam do tych Moabitek na te uwielbienia, prawda? I w 17 wersecie w związku z tym Bóg mówi, odnoście się wrogo do Midianitów i bijcie ich. Tak, odnoście się wrogo do Midianitów i bijcie ich. Księga Powtórzonego Prawa, 23 rozdział. Jeszcze tutaj zerkniemy na 2 wersety, albo na kilka więcej. 23 rozdział i tutaj werset 4. Czytamy takie słowa. Nie może Amonita i Moabita wejść do zgromadzenia pańskiego. Również 10. pokolenie po nich nie może wejść do zgromadzenia pańskiego, a więc po wszystkie czasy. No i tu jest właśnie ten kontekst w 5. wersecie. Za to, że nie spotkali was z chlebem i wodą w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu i że najęli przeciwko tobie Bileama, syna Beora, z Petor w Aram Naharaim, aby cię przeklinał. Czyli jest nawiązanie do tej historii z 4 Księgi Mojżeszowej, którą wspomnieliśmy.
I Bóg mówi, Moabita absolutnie nie może wejść do zgromadzenia pańskiego. I jeszcze 8 i 9 werset. Nie gardź Edomitom, gdyż jest twoim bratem, nie gardź Egipcjaninem, gdyż byłeś w jego ziemi obcym przybyszem. Ich potomkowie, którzy im się urodzą w 3. pokoleniu, mogą wejść do zgromadzenia pańskiego. Wiecie, te teksty pokazują coś bardzo istotnego, bo nieraz właśnie wydaje mi się, że mamy taki obraz Boga w Starym Testamencie, że był Izrael, naród wybrany, a po prostu wszyscy dookoła to byli źli, których Bóg chciał wytępić przez naród izraelski i w taki sposób nieraz patrzymy na to. Ale to wygląda zupełnie inaczej, kiedy bierze się właśnie taki szerszy obraz, tak? Bóg oczywiście miał... Już przez Abrahama, Izaaka, Jakuba, którzy tam działali w ziemi obiecanej, tak? Działali w ziemi obiecanej, mieli wpływ na tych ludzi, składali tam ofiary i tak dalej. I wiemy, że no Bóg dał 400 lat tym narodom, właśnie tym 7 konkretnym narodom, żeby w jakiś sposób zmienili swoje postępowanie, tak? Ale 400 lat nie pomogło, wręcz ta ich złość, ten ich grzech dojrzał i Bóg mówi, dobra, ich trzeba usunąć, tak? Ich trzeba usunąć, ale Bóg nie miał takiej postawy do wszystkich ościennych narodów. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Wręcz zupełnie inaczej, bo przecież Izrael miał być błogosławieństwem dla tych wszystkich narodów. To, o czym uczyliśmy się też nie tak dawno w szkole sobotniej. Bóg chciał użyć Izrael, żeby błogosławił, żeby Boże błogosławieństwo spoczęło na cały świat. Czyli to nie było coś takiego, chcę błogosławić Izrael, tylko ja chcę błogosławić cały świat przez Izrael. Tak? Bożym zamierzeniem było błogosławieństwo dla całego świata. No właśnie, ale widzimy, że przez tą pewną historię Bóg powiedział, Moabici absolutnie nie mają wstępu do zgromadzenia pańskiego, macie się od nich odizolować i tak dalej. Więc powracamy do Księgi Rut. Czyli Noemi mogła sobie myśleć w taki sposób, no przecież Bóg bardzo wyraźnie zakazał, żeby z tymi Moabitami się nie mieszać, a tutaj coś takiego, Noemi mogła w taki sposób patrzeć na całą tą sytuację, że to przez jej grzech, przez jej odejście do innego narodu, to wszystko ją spotkało. Mogła interpretować w taki sposób wszystkie te tragedie, ale zobaczcie, że ona chociaż w takim bólu, w takim cierpieniu, to kiedy czytamy na przykład werset 9, 8-9 z pierwszego rozdziału, to tam są takie słowa. Wtedy rzekła Noemi do obu swoich synowych, idźcie, powróćcie każda do domu swojej matki. Niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. Niech Pan sprawi, aby każda z was znalazła dom u boku swojego męża i pocałowała je. A wtedy one głośno zapłakały. I kiedy czytamy postawę Noemi, to można zobaczyć, że ona w tym bólu i cierpieniu, ona miała jeszcze takie dobre słowa dla swoich synowych. Ona potrafiła modlić się za nie, ona potrafiła błogosławić im. Powiedzcie, kiedy dzieje wam się coś złego, czy was coś boli, czy przeżywacie jakieś trudne okres w swoim życiu, to nieraz jesteśmy tak... No, bardziej skoncentrowani na swój ból, prawda? No, ja wiem po sobie, ale często jesteśmy wtedy bardziej nakierowani na swój ból i często nam być takim błogosławieństwem dla innych, a zobaczcie, że Noemi, chociaż przeżywała coś takiego, ona błogosławi swoje synowe, ona modli się za swoje synowe. Wiecie, jakiś czas temu bolał mnie ząb, okazało się, że musi być wyrwany.
więc dentysta wyrwał zęba, ale tak 5 minut po wyjściu z gabinetu jakby zacząłem rozumieć, że trochę za mało środka przeciwbólowego mi dał, ale już pojechałem, mówię, jestem mężczyzną, no nie będę się wracał, tak, jakoś to przeżyję. I wiecie, miałem już różne bóle w swoim życiu, ale nie pamiętam, przynajmniej fizycznie, żeby coś tak mnie bolało. Kiedy wróciłem do domu, to trwało może przez godzinę tylko, ale naprawdę chciałem sobie włosy z głowy wyrywać. Może będziecie się śmiać, ale swoją głową biłem o ścianę, bo tak bolał mnie ta rana, tak? Po prostu tak to pulsowało. Mówię, jakby to miało trwać dłużej, to nie wytrzymam, tak? I wiecie, wtedy sobie tak pomyślałem, ja myślę tylko o tym, żeby przestało mnie boleć. Myślę tylko o tym, żeby przestało mnie boleć. Jak akurat brat był przy mnie, to jak coś mi chciał, to jak mi coś powiedział, to gotów byłem mu tak odpyskować, za przeproszeniem, tak? Ale wiecie, no człowiek jest wtedy w takim stanie, że nie ma ochoty na jakieś dobre rady i tak dalej, tylko chce, żeby go przestało boleć. Noemi chociaż może fizycznego bólu nie przeżywała, ale straszny psychiczny ból przeżywała i ona w takim stanie potrafi błogosławić, potrafi modlić się. Spójrzcie na naszego kochanego Zbawiciela Jezusa, tak? To jest na największy wzór, ale on kiedy był na krzyżu, czy był tam wyśmiewany, policzkowany, czy biczowany, on potrafił nie myśleć tylko o swoim bólu, ale on potrafił błogosławić innych. Tak, on potrafił modlić się za swoich oprawców. On pamiętał o swojej matce. On widział innych ludzi i miał dla nich dobre słowo. I wiecie, dla mnie to jest ponad moje siły i myślę, że wszyscy byśmy się zgodzili, że kiedy przeżywamy ból, to po prostu myślimy o tym, żeby ból się skończył, a nie żeby myśleć wtedy tak bardzo o innych i być błogosławieństwem dla innych. To jest wyzwanie dla nas, tak? To jest wyzwanie dla nas i wierzę, że Bóg chce nas prowadzić do takiego miejsca. Miłość rodzi miłość. Wiemy, że były dwie synowe i każda z nich zachowała się zupełnie inaczej. Orpa powiedziała, kiedy Noemi powiedziała, zawróćcie córki moje, ona chociaż z płaczem wróciła. Noemi została przy teściowej. I powiedzcie mi, tak na zdrowy rozsądek, ja wiem, że różne są sytuacje w życiu. Ale przeważnie, gdy człowiek ma do wyboru zostać ze swoją mamą czy ze swoją teściową, prawda? To zwykle, prawda? Ja wiem, że są różne sytuacje, ale zwykle, no, na przykład jeżeli chodzi o mnie, no mam wielką sympatię do mojej kochanej mamusi ze strony żony, ale gdybym miał wybór zostać mieszkać z moją mamą, czy mieszkać z moją kochaną teściową, to nawet 2 sekundy bym się nie zastanawiał, tak? Nawet 2 sekundy bym się nie zastanawiał. Ale ja zdaję sobie sprawę, że są różne sytuacje. No i myślę, że właśnie to jest ten element z tymi kochanymi teściowymi. I tak po ludzku rzecz biorąc, ja Orpie się nie dziwię, ja bardziej dziwię się Rut. Naprawdę ja bardziej dziwię się Rut. Bo Rut poszła ze swoją teściową. Mimo, że nawet nie wiedziała, gdzie ma iść. Nigdy nie była w Izraelu, zupełnie w nieznane. Nie ma żadnej obietnicy, że będzie, wiecie, że będzie coś lepszego, że tam im się jakoś życie poukłada. Jakby Noemi jeszcze obiecywała, wiesz, tam zaraz mam fajnego kandydata na męża, będziemy żyli w dostatku i tak dalej, no to myślę, że Rut mogłaby pomyśleć, no dobra, rzeczywiście coś w tym jest, w takim razie pójdę tam. Ale Rut nawet nie wiedziała, no nie wiedziała, jak się to skończy, nie wiedziała, jak się potoczy cała ta historia.
I to był naprawdę wielki krok wiary. To był ogromny krok wiary. Przeczytajmy te słowa Rut, która w 16 wersecie mówi: nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam, lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Po prostu te słowa dla mnie są niesamowite. I wiecie, też sobie tak myślę, że jakie wrażenie mogła mieć Rut o całej tej rodzinie Noemi. Tak? No przybyli, mąż umiera, dwóch synów umiera, tam musieli uciekać, bo głód ich dotknął. Teraz po prostu na taką poniewierkę trochę skazana. Po prostu jakaś klątwa Faraona nad tą Noemi była. I też tak staram sobie wyobrazić tą sytuację z perspektywy Rut. I tak sobie myślę, no jakbym widział, że tak po prostu jest ta osoba i tragedia za tragedią w jej życiu, tragedia za tragedią, to bym powiedział, to ja lepiej będę się trzymał z dala od takiej osoby, bo ja nie wiem, czy to mnie jakoś nie dotknie też. No w zasadzie już ją dotknęło, ale mówi, żeby w takim razie się coś gorszego nie stało, to ja w takim razie odcinam swój kontakt, nie chcę mieć z nią nic do czynienia, bo rzeczywiście cokolwiek się tam dzieje w tej rodzinie, to po prostu same jakieś traumatyczne przeżycia. Chcielibyście wchodzić w taką rodzinę, gdzie same problemy? No myślę, żebyśmy się dwa razy poważnie zastanowili. I tym bardziej można się zastanawiać, że postawa Rut jest taka niesamowita. I w zasadzie, tak sobie myślę, że kiedy na przykład jest historia Jonasza, kiedy Jonasz płynął tym statkiem razem z innymi ludźmi i kiedy spotkała ich tragedia, to wiecie, oni zaraz zaczęli myśleć takimi kategoriami, przez kogo nas to spotkało. I jak dowiedzieli się, przez kogo jest ta tragedia, to Jonasz nawet im podał pomysł, wrzućcie mnie do wody, uspokoi się. Tak? I oni mówią, dobra, w takim razie wrzucamy cię. Rzeczywiście się uspokoiło, oni mogli odetchnąć. W końcu, tak? W końcu. I Noemi, zobaczcie, że w zasadzie robi coś podobnego, bo ona mówi, zawróćcie córki moje. Zawróćcie córki moje. W zasadzie pierwszy rozdział Księgi Rut i tutaj ten wątek o tym zawróceniu to najważniejszy wątek. To słowo 12 razy się aż powtarza w tym pierwszym rozdziale, tak? Jest walka o zawrócenie, o powrót. I no właśnie, i ona mówi, odejdźcie, tak, zawróćcie się, no zobaczcie, że jak będziecie się mnie trzymać, to nie wiadomo, co was spotka jeszcze. I Rut rzeczywiście mogła się przestraszyć i powiedzieć, dobra, to ja rzeczywiście wrócę w moje rodzinne strony. A ona mówi, nie nalegaj na mnie. I zobaczcie, ona kończy nawet tą swoją wypowiedź w 17 wersecie tak, niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Ciekawe. Ona widziała, że grono Noemi dotyka śmierć. I ona mówi, cokolwiek Pan mi sprawi, nawet jak umrę, ja nie odejdę. Tak? W sensie, póki śmierć mnie z tobą nie rozłączy, nie odejdę. Co musiało się stać, że Rut była taka zdecydowana? Co musiało się stać w tej głowie, w tym sercu, że Rut, pomimo tych wszystkich okoliczności, ona powiedziała, idę za tobą, twój Bóg, mój Bóg, twój lud, mój lud. Jedno chyba tylko takie wyjaśnienie jest, że Rut, pomimo wszystko,
w tej rodzinie spotkała żywego Boga. Że przez tą postawę, może nawet szczególnie Noemi, no bo w zasadzie tutaj tylko Noemi została, że być może właśnie przez tą postawę Noemi ona była tak przekonana do Boga izraelskiego, do tego prawdziwego Boga, że ona mówi absolutnie nie. Ja chcę się z tobą związać na dobre i na złe, nie wiem jak to się skończy, bez względu na to, co się stanie, ale ja chcę być z tobą, tak? Ja chcę iść twoimi śladami, ja chcę mieć do czynienia z tym Bogiem i z tym ludem. Mocne. Ale wiecie, co mi to mówi? Że nieraz może mamy takie myśli, kiedy nas spotyka coś trudnego, że mamy jakichś na przykład niewierzących znajomych i sobie myślimy, że oni pewnie tak sobie mówią, że skoro nas takie rzeczy spotykają, że może, nie wiem, finansowo nam się nie układa, że może coś tam w rodzinie się nie układa, może jakieś inne sprawy, to oni patrzą na nas tak w takim negatywnym świetle, tak? I mówią, koniec, tak? Ta ich religia w ogóle nie działa, ten ich Bóg po prostu, jeżeli w ogóle istnieje, to ich chyba nie lubi. Ale zobaczcie, że to w taki sposób nie działa i ten przykład Rut to pokazuje, bo ona mogła myśleć takimi kategoriami, ale to, że Noemi potrafiła w tych trudnych okolicznościach okazać miłość, potrafiła modlić się o błogosławieństwo dla tych swoich synowych, ta jej taka pozytywna postawa mimo wszystko, wydaje się, że to zrobiło większe wrażenie niż jakby, nie wiem, tam jakieś szczególne błogosławieństwo, nie wiem, dostatek materialny był i tak dalej. Powiedzcie mi, czy kiedy myślimy o pierwszych chrześcijanach i wiemy, że były te liczne nawrócenia, to ludzie przychodzili do kościoła w pierwszym wieku czy w pierwszych wiekach, ponieważ kościołowi powodziło się materialnie, ponieważ mieli taki dobry układ z Cesarstwem Rzymskim, ponieważ mieli taki wysoki status społeczny? No nie bardzo, wręcz przeciwnie. Prześladowali ich, tępili ich. Więc jakby ludzie, którzy patrzyli na nich, no to nie pociągało ich do tej religii to, że im się powodzi, tak? Bo im się w ogóle nie powodziło. Ich pociągało to, że oni w tym niepowodzeniu potrafią modlić się za swoich oprawców, potrafią błogosławić w tym bólu innym. Potrafią pokazać ten chrystusowy charakter w takich ciężkich warunkach. Wiemy, że jak jest jasno, to nie widać gwiazd, prawda? Ale kiedy przychodzi ciemność, kiedy przychodzi ból, kiedy przychodzą trudne doświadczenia, wtedy lud Boży jest wezwany najbardziej do tego, żeby świecić, bo wtedy najbardziej wychodzi to. I Noemi potrafiła świecić w tym trudnym doświadczeniu. Także Rut odpowiedziała na to i mówi, ja chcę się przyłączyć do ciebie. Ja nie widzę u ciebie jakiegoś dobrobytu i powodzenia materialnego, ale ja widzę u ciebie Boga, ja widzę w twoim sercu Boga, więc chcę za tobą iść. Coś niesamowitego, prawda? Coś niesamowitego. I dlatego wiemy jak to się kończy, że Rut przez tą swoją postawę, mimo że była Moabitką, jest w rodowodzie samego Jezusa, prawda? A przecież Bóg powiedział Moabici, na wieki nie mogą wejść do zgromadzenia pańskiego, a co dopiero znaleźć się w rodowodzie Mesjasza, prawda? Ta historia i postawa Rut pokazuje coś szalenie ważnego. Bóg nie patrzy tyle na naszą narodowość, na to nasze pochodzenie, to jakie tam doświadczenia nas spotykają, czy to jak inni ludzie na nas patrzą, w jakich warunkach się urodziliśmy i wychowaliśmy, ale Bóg patrzy, o czym mówi bardzo wyraźnie Nowy Testament, że Bóg patrzy na serce. Wiecie, na przykład teraz coraz więcej o tym homoseksualizmie jest mowy, na przykład.
To taki przykład tylko. I wiemy, co Biblia mówi na temat homoseksualnych praktyk. Absolutnie nie. Ja miałem okazję poznać kilku homoseksualistów. I wiecie, nieraz padają z ich ust takie zdania, że taki się urodziłem. Bardzo szczerze mówią, taki się urodziłem. Nieraz to oczywiście jest związane z jakimiś tam innymi rzeczami, z dzieciństwa i tak dalej, z jakimiś patologiami, ale nieraz no oni bardzo szczerze wyznają, że taki się urodziłem, takiego Bóg mnie stworzył. Czy homoseksualista praktykujący może mieć nadzieję na niebo? Kiedy trwa w grzechu? Nie bardzo. Ale słuchajcie, tak samo jak Rut nie miała nadziei na to, żeby wejść do zgromadzenia pańskiego. I zobaczcie, że Jezus przychodzi do nas i On nie pyta się, gdzie się urodziłeś, co cię kształtowało, jaka przeszłość jest za tobą, ale Jezus mówi: ja przyszedłem do ciebie, żebyś mógł się na nowo narodzić. Ja wiem, że może taki się urodziłeś i że może tak ludzie na ciebie patrzą, ale Jezus przychodzi dzisiaj i pyta się, czy chcesz się na nowo narodzić. I dlatego Rut mogła wejść w rodowód Chrystusa, mogła wejść do narodu izraelskiego, ponieważ ona już nie tyle była obywatelką Moabu, co była obywatelką nieba. Tak? Ona nie narodziła się jako córka Moabitów, ale ona się narodziła jako córka Boga. I to jest najważniejsze. Tak? To jest najważniejsze, nieważne gdzie, jak urodziliśmy się, w jakich warunkach, co nas kształtowało. Ale pytanie jest, czy narodziliśmy się na nowo. Rut pod wpływem Noemi powiedziała: tak, ja chcę przyłączyć się do tego Boga, do tego ludu. I dlatego to również dla nas takie aktualne pytanie. Dwa pytania. Czy narodziłeś się już na nowo? Czy jesteś już synem i córką Królestwa Bożego? I drugie pytanie. Jeżeli tak jak Noemi, czy pomimo tych różnych tragedii, bólów, które cię nieraz dotykają, czy potrafisz wtedy świecić? Niech łaska Boża nam pomoże w tym, by Jego imię było uwielbione właśnie, zwłaszcza w tych trudnych okresach w naszym życiu. Amen.